to risk your lives? And for what? Let's finish this! Siemaneczko ludziska, zapraszam na kolejny odcinek. Od razu na wstępie proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Będzie na bieżąco z kolejnymi odcinkami, a my kontynuujemy naszą przygodę i zaczynamy rozdział czwarty, Zwyczajne życie. Rozdział, w którym bodajże nie znajdziemy żadnych skarbów. Dobra. Parę lat temu poznałem twojego tatę. Dobra, przybliż. Odłóż, obracaj. Dobra. Będziemy, wszystko, co gra ma do zaoferowania. To jedno z moich dziwniejszych znalezisk. Oglądać. Myślę, że nie ma co się śpieszyć. Hiszpański dublon z niemieckiego U-bota w samym sercu dżungli. Kto by się spodziewał? Sir Francis Drake dostał kulkę za Saliego. Zbadaj przedmiot, proszę. Piękni i młodzi. Co tu pisze? Znalazłam je w starym aparacie. Pewnie chciałby się je mieć. Okej. Gra jest naprawdę świetna, natomiast jedna rzecz mnie troszeczkę martwi. Te rozdziały są dosyć krótkie. No, jeden rozdział był dłuższy, ale tak poza tym, no to poprzedni materiał 15 minut. Także niestety gra, pomimo tego, że ma tam ponad 20 tych rozdziałów, to i tak niestety tutaj jako całość pada średnio. Na dowód moich słów mogę powiedzieć tyle, że grę można ukończyć w 6 godzin. Nawet jest osiągnięcie na Steamie, żeby grę ukończyć poniżej 6 godzin, więc da się to zrobić. No i to jest właśnie bolączka. Jak coś jest fajne, no to niestety szybko się kończy. Chociaż na przykład Diabla graliśmy w czwóreczkę. Tylu ludzi się dlatego zabijało. Fajne. No to no, generalnie graliśmy dosyć długo. W tym odcinku było ponad, nie wiem, 70, 60, 80. O, to jest to, co żeśmy ostatnio zdobyli. Wielkie dzięki, święty Dyzmo. Fajnie, że możemy sobie to obracać, oglądać. Jakiś komentarz się pojawia na ta. Nie. Co to za dokumenty były? Szalona jazda. Nate, co tam słychać? U mnie to... W innym życiu, Chloe. U mnie to, co zazwyczaj. Nic grubszego, ale wystarcza na rachunki i zapas wina w piwniczce. Zwęszyłam coś, co na pewno by cię zainteresowało. Jeśli jak, kiedykolwiek zmieniłbyś zdanie, daj znać chętnie, bym się z tobą gdzieś wyrywała. Buziaki, Chloe. Odłóżmy to. A styl trochę mi się zmienił. Chyba wszystko podniosłem, co mogłem podnieść. O, jeszcze tutaj coś zostało. Tak. Wiecie co, bo tutaj zdaje się, że możemy chyba zdobyć achievement. Jest, traf we wszystkie cele na strychu zabawkową bronią.
Okej. Tak, już idę. Paf, 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 paf. W porządku, żyj. Koniec amunicji, wypatruj amunicji, okej. I co, ja tą bronią będę strzelał? Nie, no dobra, odłóżmy to. No, koniec zabawy. Ale banalny achievement. Generalnie w ogóle tych achievementów na Steamie jest ponad 100, 101 dokładnie. Generalnie no 90, może przesadziłem 90, ale 80% tych achievementów jest naprawdę trudno zdobyć. Jak to tu ktoś ma platynę, no to chylę czoła. Dobra, naszym chyba kolejnym krokiem będzie tutaj wyjście z tego strychu. Gra trochę realizmem przypomina Red Dead Redemption 2, trochę GTA może 3, 5, może 6. Muszę trochę tych gier ze stajni PlayStation ograć. Pojawiło się na Steamie kilka tytułów. Returnal, co tam jeszcze jest? Horizon nowy. Przybliż. Aha, możemy to obracać jeszcze, ok. Wow. Tam jeszcze kilka gierek się. No to faktycznie ładnie wyszło. Pojawiło. Przerzućmy w drugą stronę, ja mogę. Jeszcze cofnąć ten album. Nie, to jest wszystko. Zwykłe życie, czyli misja, w której będziemy chodzić po domu prawdopodobnie. Nic tutaj ciekawego raczej się chyba nie wydarzy. Chociaż obym się mylił, tu byłem. To jest też fajne, że jak coś przeoczymy, na przykład jakiś achievement, to zawsze możemy wczytać rozdział i powtórzyć. No więc nad tym teraz pracujesz. Bangkok, przewodnik. A czekajcie, bo to możemy jeszcze obrócić. Może akurat coś tam znajdziemy. A tutaj przeczytamy. Aha, najlepszy przewodnik turystyczny po Bangkoku. Kolorowe mapy, historia miasta, piesze wycieczki, rozkłady autobusów i kolejki miejskie. Wycieczki na cały dzień i dłuższe wypady. Okej. Okay. Wherever. Patrz, jesteśmy nawet na mapie, ten malowanie. Ale ta Rosja, kurczę, naprawdę jest ogromna pod względem powierzchni. Chiny zresztą też niewiele mniejsze. No Kanada też tutaj, jak widzicie. Australia, Stany Zjednoczone i Brazylia, największe kraje na świecie, jeżeli chodzi o powierzchnię. Co tu jeszcze mamy? Wow, przydałyby się kolejne wakacje. Oj, przydałyby się. Fajnie mieć pokój, w którym ma się prywatną łazienkę. Powiem wam, że byłem w Irlandii kiedyś, w 2008 roku. Oczywiście, żeby coś zrobić do pracy. No i tam pracowałem chyba jeden czy dwa dni na budowie. No i właśnie co mi się rzuciło w oczy, to, że w każdym pokoju była łazienka prywatna. Wtedy w Polsce jeszcze to nie było standardem. No, sprawdzałem coś. Więc tak to się teraz nazywa? Mówię serio. Przyniesiesz coś do jedzenia? Zaraz skończę. O, jasne, robi się. Dzięki. Teraz w Polsce to pewnie też tak budują. To jest to. No i taka trochę starodawna kuchnia. Takie fronty drewniane, rzeźbione, z otwartą lodówką. No teraz już takich się nie robi generalnie. Tu też to niezabudowane jest.
Ciekawe, czy coś tutaj w tym rozdziale zobaczymy ciekawego. Bo na razie to kicha smakiem. Skończyłeś? Tak. No. Wiesz, jest pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie? Ale zgłodniałam. To nieźle. Co? Co u ciebie? Proszę? No nie zrozumiałem. A tak, przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Kolejny piękny dzień w raju. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Chociaż sobie popływałeś. Trafiłeś na coś ciekawego? No to. Kilka perełek na przykład. Ciężarówkę sprzed ponad 100 lat. Dasz wiarę? Przez rdzenny lud zwaną pick-upem. Weź przestań. Jeszcze jakieś w sumie... Same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy, jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z samolotu, więc zmieniłam koncepcję. Tak właśnie... Faceci słuchają swoich żon. Jak żona zaczyna dużo gadać, to się człowiek wyłącza. A! Co? Gdzie jesteś? No, tu jestem. Ktoś mnie dźga widelcem. Czyżby? Co? No co, mów dalej. To jest bardzo ciekawe. To o czym jest ten mój artykuł? Co? Że ten? O samolotach w Bangkoku, ludzie z Bangkoku, o zaginionym Bangkoku. A weźmy może jedynkę. O samolotach. O tym, że są problemy w Bangkoku przez smog i one nie mogą lądować. Wow. Dobra, przepraszam. Nie, no prawie ci się udało, naprawdę. Byłem przecież blisko, prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powinieneś ją wziąć. Wow. Kiedy ja nie chcę. Serio, on przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie interesy. Dobrze, ale... Bo nie warto. Słuchaj, potrzebna nie ryzykujesz kasa. Tak dużo. Wiesz, nie. Jeśli chodzi o pozwolenia, nie, to... nie chcę. Zadzwoń do Sullivana. Nie widzieliście Elena, się od 2 lat. Czy możemy zmienić temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Doceniam twój gest. Chodzi o to... To może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. Sieć, ja pójdę. No zostań. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Okay? Daj. Daj mi chociaż jakoś zasłużyć na to, czy coś, albo... Wygrać obiad. Chcesz wygrać obiad? Tak, tak. Na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja nie muszę wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać. A ja mam wrodzony talent. To jak będzie, kurczaku? Zakład? Jak chcesz. Dobra, kowboju. Okej, okay, będziemy grać w PlayStation. Patrz już. Uczę się jak cholera. Wow. I to już? Nie, musi się wczytać. Wczytać? Tak. No strasznie długo to trwa. Cierpliwości. Kiedy coś włączasz, to powinno się to... Okej, okay, jedziemy. O matko. Ale to fakt, powiem wam, że gry na konsolach tak wolno działają, w sensie... Tak się to wszystko długo wczytuje. Jak się to włącza, co? Może wciśnij start. No przecież jasne. Wiem, już mam. Ej, nie myślę, że tutaj okay. Będę grał. Musisz biec w kierunku kamery. Biec do kamery. A kółko to... Czekajcie. Z obrotu. Zbieramy jabłuszka.
idziesz w swoim kierunku. Biegnij w dół. Wiem, wiem. Lubię sobie pozwiedzać. Skacz, no skacz! Nie krzycz na mnie. Zagrzewam cię do walki. Dalej, no dalej. A pytanie, czy jakiś tu jest? A czy w Okej, będziemy? Okej, rozwal. Dlaczego lis rozwala skrzydła? Taka już jego ultra. To lis i to niezbyt realistyczny. Oh shit. Co ty Ej, lis tego nie potrafi. To jamraj. Ej, tutaj kurza kompletnie nie widać. Widziałeś? Gdzie ma się skakać? O cholera. No nie. Wpadłeś do dołu. Wiem, jak mogę zrobić. To nierealistyczne. Ej, wszystko od nowa? Kurde, bela, ale balans. To się naprawdę czasami przydaje. To było. Całkiem niezłe. Po co kradnie te owoce? Lisy i jedzą. Nie kradnie, tylko zbiera. Zabiera cudzą własność, czyli kradnie. Kto to mówi? Co? Nic. Znowu się napijasz. Skup się. Dajesz radę, proszę bardzo. Całkiem. No ale z tobą tu nie zebrałem. Wow. Najlepszy wynik 3500. To już koniec? Sam się prosiłeś. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój samochód. Taka jesteś teraz cwana, jest taki specjalny niski poziom trudności. Może cię włączę? Ja tak robię. Oj, doigrasz się. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie w grze, tylko tutaj. Nie, no co nie żartuję. No pokaż, no co? Co? No i co teraz? Co teraz, ha? Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Serio? Chodź tu. Załatwił pozwolenie. Nieczynne! Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę, idę. Dopak. Tak, o co chodzi? Szukam mojego braciszka. Twojego wzrostu, szczuplejszy. I nie zaczął jeszcze siwieć. Sam? Dobrze cię widzieć, Nathan. Boże, sam! Wow, dobra, dobra, spokojnie, wyluzuj. Jak? Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem. Tutaj. Jezu. Lekarze, wiesz, lekarze poskładali mnie i znowu wsadzili do celi. No ale, no wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam, ja... gdybym wiedział, to przysięgam, że ja na pewno wróciłbyś. Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. Ej, wszystko dobrze? Muszę wyjść. Kurczę, no i mamy odpowiedź na moje pytanie. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No, no już, powoli. Tak? Usiądźmy. No, powiedz coś o sobie. O mnie? No. Ale co?
Wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. To wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I to w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezu, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz. Weźmy to. Dobra. Pamiętasz teorię, że Francis Drake upozorował swoją śmierć? Tak, ale... Dobra, to prawda. Znalazłem trumnę. Na wybrzeżu Panamy? Tak. Dobra, i teraz słuchaj. Otwieram ją, tak? A ciała nie ma. Ale na dnie jest jego dziennik. Jaja sobie robisz? No co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w gruzach, a myśmy przeżyli. Ledwo. Niewiarygodne. Tak, naprawdę. Ale ciebie nie było. Rzeczywiście ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec kompletnie bez niczego. Widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. Dasz wiarę, Elena, ta, o której ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie, a jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Na ten. Mam poważne kłopoty. Co? Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Tak, to jest ten od dragów. Rzeźnik z Panamy, tak? No co? Zabawna historia, ale... Siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. Nie czytasz dzisiaj? Samuelu, podejdź. Posłuchaj. Strażnicy śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia. Żałosnej pracy. No wiesz, w domach mają swoje żony. A my co? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? O ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz. Domyślam. Ale chcę to usłyszeć. Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Averym i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. Ambicja. Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma Allegro Velo. Czekamy taki. O! Casemos con él. Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb? Tak. Vámonos.